Orkiestra Zakładowa Huty Miedzi Głogów świętuje 45. urodziny. Z tej okazji w Miejskim Ośrodku Kultury w Głogowie odbył się uroczysty koncert jubileuszowy. W repertuarze pojawiło się 17 utworów. Organizatorem koncertu była Huta Miedzi Głogów. Wszyscy znają na pewno lepiej niż ja dokonania i nie wyobrażają sobie, podobnie jak ja, żadnej uroczystości, czy to narodowej, czy lokalnej, bez udziału tej orkiestry. Ja chciałbym tylko podziękować za to, że sławię imię Huty nie tylko w Głogowie, ale na arenie ogólnokrajowej i na arenie międzynarodowej. Przez ponad 45 lat przez orkiestrę przeszło około 200 muzyków. Dziś zespół liczy 40 osób i ma dwóch kapelmistrzów. Z pierwszego składu na scenie występuje jeszcze trzech artystów. Ci, którzy już nie grają, śledzą koncerty z widowni. Są wspomnienia, porównywać między sobą nieco poziom wyższy, repertuar trudniejszy, wymagania większe społeczeństwa i nas samych. Prowadziłem kronikę do 35 roku, kronikę 35-lecia, nie? A teraz już nie gram. Od 2007 roku jestem na rencie, nie? Jestem wolontariuszem. Ja miałem grać, ale nóżki nie te, nie? Bo reszta to jest wszystko sprawne, tylko ręce, tylko nogi, bo już nie chodzę z orkiestrą, nie mogę. Ja nie mogę chodzić z orkiestrą, nie? W zespole są obecnie muzycy w różnym wieku i różnej płci. Wszyscy zgodnie mówią, że wspólnej grze trzeba poświęcić dużo czasu oraz chęci. Wówczas osiąga się wysoki poziom. Są 2 godziny próby, ale jak dla mnie to nie wystarcza. Trzeba grać trochę dłużej. Godzinę, 2 dziennie. No na początku tak, wymagająco. A później to już jak się w to wchodzi, to jest coraz lepiej, coraz łatwiej. Ale wiadomo, każdego utworu trzeba się nauczyć. Koncert Hutniczej Orkiestry uświetniły występy mażoretek. Tancerki towarzyszą zespołowi już od 10 lat, tworząc piękną, wizualną oprawę. Następny koncert był bezpłatny. Wśród widzów nie zabrakło wiernych fanów Orkiestry Hutniczej. Byłam wielokrotnie, właściwie co roku, każdego roku, jako że jestem dodatkowo związana, ponieważ synowie grali w orkiestrze dawno temu. Akurat śpiewam w chórze Beaty Cantores i śpiewaliśmy razem z orkiestrą na hali. Także co jest, no pięknie grają. Sobotni koncert jubileuszowy był rozgrzewką przed szeregiem wystąpień, jakie czekają na orkiestrę z okazji zbliżającego się Dnia Hutnika. Przed nami ciężki okres, maj, mamy dużo występów z okazji Dnia Hutnika, prawda, dużo tych występów jest, także musimy zdobywać kondycję, żeby to wszystko zabrzmiało, zagrało, żeby każdy był zadowolony. Koncert otworzył szereg imprez z okazji Dnia Hutnika, które aż do czerwca będą organizowane przez Huty KGHM.